Siemanderko, tutaj Klocki by Michael. No i w dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować taki to oto zestaw LEGO Gaming Horizon Forbidden West, czyli Żyraf. Numer katalogowy 76989. Cena katalogowa 379,99, no ale aktualnie najniższa cena jest po 289,99. Liczba minifigurek 1. Co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Horizon Forbidden West to kontynuacja przygodowej gry akcji z elementami RPG, przedstawiająca postapokaliptyczną wizję przyszłości. Tytuł bezpośrednio nawiązuje i rozwija wątki zapoczątkowane w poprzedniej części. Ponownie wcielamy się tutaj w Aloy, rudowłosą dziewczynę, która po nabraniu doświadczenia jest jeszcze bardziej zdeterminowana, by poznawać kolejne tajemnice tego świata i stawiać czoła nowym niebezpieczeństwom. Co tu jeszcze? Premiera tej gry na świecie miała miejsce 18 lutego 2022 roku i to było na PlayStation 5 i PlayStation 4. Oczywiście Sony wydało też polską wersję językową z dubbingiem. No i tutaj właśnie Wam przedstawiam LEGO tego oto żyrafa. Prezentuje się naprawdę fantastycznie, jeśli chodzi na pudełku, no to jest super, nie? Tutaj mamy z drugiej strony. Właśnie. Tak to wygląda. Tutaj w tym miejscu, może przybliżę troszkę. W tym miejscu jest właśnie scenka z gry. Nie no, po prostu fajnie to wygląda, zobaczcie. Oczywiście tutaj jest pokazane rozmiary. Jest to 34 cm wysokości na 21 cm szerokości. I tak on się prezentuje w pudełeczku. No nic, no to co? Trzeba otworzyć te cudo. No. Oczywiście pudełko jest strasznie wysokie i to jest problem z uchwyceniem jakby tego. Więc spróbujemy to otworzyć. O. Nie uszkadzając zbytnio tutaj pudełka. No właśnie. Proszę bardzo. No i tak się prezentuje. Tak się prezentuje. Jaka długa tego. O co to? O, tutaj mamy coś takiego, zobaczcie. A tutaj są rzeczy. No i tu mamy instrukcję. No jest po prostu no duża. No, już ja Wam mówię, 100. Na pewno 160 stron bite, nie? No. Z tyłu nawet fajnie to wygląda. To us were left the wonder of creation. Beast of air, water, earth and steel. To pewnie z gry. Chociaż nie grałem. Nie grałem w tą gierkę. No ale tak jakoś może zachęcę się do tego, żeby sprawdzić. Tu jeszcze raz pokażę takie cudo. Więc tak, mamy, widzę chyba 8, tak, 8 będzie w woreczku, zobaczcie, tutaj mamy plecik, no i naklejki oczywiście, naklejki, tak, one się prezentują, nie jest dużo, i 8 woreczków tutaj jest, 8 woreczków, no, będzie co składać, więc... Słuchajcie, widzimy się po krótkiej chwili. Jeszcze chciałem pokazać, wygląda to mniej więcej tak ilościowo na stole. No i dobra, no i zaczynamy składać. No i jeszcze chcieliśmy tu pokazać właśnie zdjęcia z tej gry, na początku instrukcji. Ja się nie, jeszcze zapomniałem o tym dodać, ale naprawdę wygląda to, zobaczcie, fajnie. Jest tutaj designer, tak? Nie no, ta maszyna jest naprawdę super. No, super to wygląda, nie? No. Zobaczcie. Talnek, nie?
No jest po prostu piękny. No, no muszę chyba w to grę zobaczyć, nie to grę. Bo tutaj jest ten zestaw. Nie no, fajnie w ogóle to wygląda, no. Zobaczcie. Pokazana minifigurka. No jest po prostu świetna. Te nadruki. Aż się nie mogę doczekać, jak zacznę to składać i zobaczę w pewnej okazałości to. A, no. No dobra. Więc zaczynamy i widzimy się. No i jesteśmy po złożeniu tego zestawu. Wygląda on no, fenomenalnie. Wiecie co wam powiem, że jak ktoś będzie go miał i będziecie chcieli go nagrywać, to powiem szczerze, no nie mieści się w mi, no jakby w kadrze, tak? Więc no, prezentuje się świetnie, naprawdę. Zobaczcie, dam trochę tak, o, zobaczcie, to, te detale, nie, w ogóle jest, to jest mega, mega no. To wygląda, naprawdę superancko. No właśnie. Zobaczcie, żyraf, nie? No. I tutaj jego główka, jest dużo ruchomych części, to trzeba powiedzieć, są takie ruchome, to wszystko ruchome. Ta szyja też się rusza, nie? Te tak samo, to są miecze chyba z, nie wiem, z Władcy Pierścienia? No, te orki chyba miały, no tak chyba. Mi się wydaje, że to chyba z tego, nie? No i po prostu on jest, no zobaczcie, świetnie to wygląda. Obkręcimy. On jest po prostu fajny. Trochę. Z tyłu go tak jakby pokażemy, zobaczcie, nie? O, kto oglądał tył, nie? Ten wie. Naklejki, to są naklejki, ale no wygląda to świetnie, zobaczcie. Kto ogląda, ten wie. Ten wie, kto grał. A. To był właśnie ten żyraf. Nie no, zobaczcie. No fenomenalnie, nie? Fenomenalnie, jeszcze raz. Jest po prostu świetny. No ten zestaw. Zobaczcie, latarnia. No dobra, to minifigurki pokażemy później. No tu jest latarnia zardzewiała. Zobaczcie, nie no, świetnie to wygląda. W ogóle no mówię, on jest mega. Jest duży, no jest duży, zobaczcie. No i mówię, jeśli chodzi o grę, nie grałem w tą grę, ale z tego co oglądałem jakieś tam spoilery tej gry czy coś, no to naprawdę graficznie to fajnie to wygląda, więc no może się skuszę jakoś w to pograć, mam nadzieję, że jakoś mi się to uda, nie, ale no, a sam, jeśli wracając do żyrafa, jeśli coś jeszcze mogę tu powiedzieć, nie, tutaj wpinacie nogi w takie jakby o, piny. I wtedy on się trzyma naprawdę fajnie, stabilnie. On tak ogólnie to je tak ruchomo ten, ale no, powiem tak jak tutaj mam półki. Zobaczcie. I ten mi się ledwo mieści. Więc żyraf mi się tu nie zmieści. Będę musiał go postawić. Zaraz wam pokażę. Gdzie? A tutaj. Bigla przesuniemy. W lewo i postawimy tutaj, gdzie stoi Beagle, a ten cały ten bazę postawimy po prostu sobie o tam, więc nie będzie problemu z postawieniem. Niala? No i zobaczcie, tutaj z góry też to są oczywiście naklejki, ale tutaj pewnie jest taki czuły punkt tego żyrafa, że ale o tutaj zobaczcie, to jest tak jakby oczy jego. Nie no, on świetnie wygląda, świetnie. Naprawdę polecam. Czekaj, Aluś. Ale odsuń się. Mówię, jest przepiękny, jeśli chodzi o jego wygląd. Mega, mega. Co tu jeszcze? No w sumie to powiedziałem na samym początku, że to jest no oczywiście z Horizon Forbidden West, nie? Żyraf, jest to oczywiście z gry, prezentuje się w ten sposób, powiedziałem w którym, jeszcze nie powiedziałem może w którym roku jakby wydania, to jest 1 maja 2020
drugi rok był wydania tego zestawu. Jest to seria LEGO Gaming, więc no mówię, super. Dobra, przechodzimy do minifigurki. Tak się prezentuje minifigurka. Powiem wam, jest naprawdę mega, nie? Te nadruki, zobaczcie. Po prostu, no, tu na ramionczkach nadruki, torsik, nadruk. Do tego na nóżkach, zobaczcie, na nóżkach nadruk, fajny, naprawdę. Tutaj też tak samo na tym, na tej rączce. Do tego to są gumowe włosy i tutaj ma taki jakby ten, nie wiem, nie oglądałem, nie wiem, to jakiś pewnie słucha czy coś. Zobaczcie, dwa wyrazy twarzy. No i tutaj mówię, tu jest takie punkty. Nie no, po prostu zobaczcie, no fajnie to wygląda. Tu nawet kucyk jest. Założymy, żeby to mniej więcej było widoczne. Z tyłu też ma nadruk. Zobaczcie. Superancki. To jakby kaptur, taki zimowy bardziej, nie? Nie no, super. Ta figurka jest naprawdę mega. Jak dla mnie, no to jest po prostu... I chyba mi się da, że jedna z najlepszych minifigurek będzie, nie? Do tego oczywiście ona posiada broń. A, i mam taki trochę jakby zażalenie, bo to strasznie wypada. To strasznie wylatuje, nie wiem. No i do tego biały łuk. Dobra, no i tu... I pokażę wam jeszcze, tutaj jest takie zwierzątko. Czyli to zwierzątko, to jest ten jakby też cyborg, tak, maszyna. I tutaj on ma teraz żółte jakby oko. Tu się zmienia na czerwone i na niebieskie. To pewnie zależne jest od tego, jak pewnie ma czerwone, to jest agresywny albo coś, nie? Niebieskie to nie wiem, szuka czegoś, no nie mam pojęcia, mówię, nie grałem, sorry i więcej się jakby nie mogę na ten temat powiedzieć, no chyba, że zaraz coś przeczytam, ale to nie, no też fajnie wygląda. Tutaj tak jakby uszy i to też, co zdążyłem się dowiedzieć, to jest po prostu gra, no jak takie powiedziałem, apokaliptyczna, no. Tak, że mamy... Światem rządzą maszyny. Już chciałem tak? Powiedzieć. Światem rządzą maszyny. I po prostu, no... Ziemia tak jakby próbowała odżyć. Oni stworzyli tak jakby... jak oni to nazwali? A wiecie, nawet zapomniałem. Ale polecam sobie też przeczytać albo obejrzeć spoiler tej gry. Bo ogólnie się zapowiada naprawdę też fajnie ta gra. I więc też jakby... Będę chciał w nią zagrać. Zobaczymy, czy to się uda mi, czy nie. No nic, no w ten sposób się prezentuje cały ten zestawik, nie? No jest sztos. No właśnie. Sztos. No właśnie. Więc polecam, naprawdę polecam. Jest super. Jest. Jak się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jak się też wam podobało i chcecie nas oglądać. No i dzwoneczek, żebyście wiedzieli o nowych naszych odcinkach na kanale. Więc trzymajcie się, hej!